Panie prezesie, gala Suzuki Boxing Night numer 12 w Słupsku przeszła do historii, ale to było fajne, dobre, sportowo wydarzenie. Uważam, że widowisko mogło się przede wszystkim podobać kibicom oraz wszystkim widzom przed telewizorami. Cel został zrealizowany, czyli przede wszystkim ta nasza młoda kadra, ci młodzi chłopcy stanęli na wysokości zadania, pokonali presję, dzielnie walczyli, nie zawsze ze skutkiem zwycięskim, czy tam z efektem zwycięstwa, niemniej jednak to jest doskonały element szkoleniowy w ich karierze. Ale to też charakteryzuje galę Suzuki Boxing Night, że tu nie zawsze wygrywają nasi. Tak, dokładnie. My wiedzieliśmy o tym, że Ormianie to przeciwnicy, którzy podstawią bardzo wysoko poprzeczkę. Szczególnie w tych niższych wagach wiadomo, że zawodnicy z tego kraju mogą dominować. I tak faktycznie było. No niemniej jednak jeszcze raz podkreślę, że przede wszystkim za tą postawę bojową i za presję w niektórych walkach należą się naszym zawodnikom również pochwały. Suzuki Boxing Night to nietuzinkowa uprawa, nietuzinkowe show. To też kolejny raz można było zaobserwować. Oczywiście, no tak, dzisiaj trzeba robić galę. Tak, żeby oprócz tego wiadomo widowiska sportowego jeszcze kibica przyciągało przed telewizory i tutaj właśnie, żeby kibice przychodzili na takie wydarzenia na żywo, je podziwiać, również ta cała piękna scenografia. No i myślę, że tak będziemy po prostu robili, bo jest to dobrze obrana droga. No i ci kibice zjawili się na hali, była pełna hala, to też nas cieszy, bo zupełnie inaczej ogląda się boks, jak są kibice, prawda? Tak, ale przypomnę, że jesteśmy w Słupsku. W każdym razie, jak ktoś nie wie, to trzeba to wyraźnie powiedzieć, że Słupsk boksem stoi. Tu jest jedna z lepszych widowni w Polsce, także cieszy mnie to, że praktycznie pełna hala. Zainteresowanie super. Odbyliśmy tutaj bardzo dużo rozmów. No myślę, że zaplanujemy coś po raz kolejny, ponieważ jest to miasto, które naprawdę boks jest tutaj mile widziany. To było widać, że kibice czuli ten boks, żywiołowo reagowali, wiedzieli, co oglądają, krótko mówiąc. Tak, w niektórych pojedynkach faktycznie były dość wysokie emocje i można było to zaobserwować, ten aplauz i tak dalej. Również w tej walce, gdzie mieliśmy tutaj do czynienia z dyskwalifikacją, kibice w sposób prawidłowy zareagowali, nie zgadzając się na taką postawę naszego przeciwnika. No i dwie walki zawodowe, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, jest to już stały element gal Suzuki Boxing Night. Tak, właśnie chcemy właśnie takimi akcentami zakończać takie gale. No, o ile chodzi o pojedynki zawodowe, walka Mateusza Polskiego, naprawdę bardzo, bardzo dobry poziom, świetne zakończenie. Co do ostatniej walki, nie wiem, co tam się stało. Jeszcze nie rozmawiałem z narożnikiem przeciwnika Daniela Adamca. Ponoć jakaś kontuzja, w każdym razie no zobaczymy, co tam było przyczyną tego, że faktycznie walka zakończyła się przed czasem. To ja wrócę na chwilę do walki Mateusza Polskiego. On ma styl zawodowy. To jest chyba jego klimat, prawda? Tak, tylko że niekiedy styl Mateusza trochę nie przypominał tego stylu zawodowego. On teraz widzę, że wraca. On powinien boksować tak jak dzisiaj właśnie, agresywnie, praktycznie nie zadając pojedynczych, lekkich ciosów. Zawodowstwo jest dla Mateusza faktycznie dobrym, kolejnym etapem jakby, mam nadzieję, że rozwoju. No i co, i widzimy się już za chwilę, bo 4 w Rypinie. 4 w Rypinie, 4 marca, godzina ta sama, 20 przed telewizorami. Zobaczymy jeszcze, kogo nam się uda zakontraktować na i main event i inne pojedynki. Mamy tutaj potwierdzenie, że właśnie 4 Brytyjczyków chce do Polski przybyć. Zobaczymy, prowadzimy też rozmowy z Niemcami, także na pewno będzie przednie widowisko.